Cześć. Z tej strony Kasia, Jacek, czyli Kwiat Jabłoni. I zapraszamy Was dzisiaj na mrożącą krew w żyłach walkę, w której w jednej grupie jestem ja i Jacek, a w drugiej nie ma nikogo. I będziemy grać w grę L Music, która będzie polegała na tym, że mamy 10 haseł, a nawet 15, i na każde hasło mamy 10 sekund, żeby znaleźć w naszych głowach jakiś utwór, który to słowo zawiera. I koniec wygrywamy. Hello, is it me you're looking for? That's a tough melody, the part to do. There's something I love you. No zaśpiewamy ją. Because I'm happy. Dun, 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 dun. Because I'm happy. I tak dalej. Happy. Tak się nazywał utwór. I William Pharrell Williams to śpiewa. Shake it like a Polaroid picture. Just hey, yeah. Tak. Hey, yeah. Shake it like a Polaroid picture. A w ogóle jak się wywoła zdjęcie z Polaroida, to nie można nim trząść, tylko trzeba włożyć sobie na przykład tu pod pachę i wtedy się szybciej wywołuje. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze jest. O, kurczę, ja aż tak nie pamiętam tego. Raz na zachód było. Raz na wschód. To jest Sorry Boys, absolutnie. No wiadomo. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I never get bored. Hey now, you're a rockstar. Hey now. Ale kto to śpiewa? Shrek. Tak. Rockstar Shrek. Sen. A jakieś takie odmiany, w sensie spanie też? A ty, ja wiem, pamiętasz te... Boli mnie głowa i nie mogę spać. Chodzę dookoła, wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć i nie mogę stać. Parę lat życia, darmo diabli wzięli, tylko noc. Maleńczuk. Ale gdzie ten sen? Ostatnia nocka. Ale gdzie sen się pojawiłeś? No, nie mogę spać. Noc, ale sen. Nie, tam jest faktycznie. Nocny reflektor. Nocny reflektor, nie. Nie. A tam nie ma tam tego słowa w ogóle. Jezus Maria. Ale mieliśmy ten sam pomysł. Ale Jacek zaśpiewał cały piosenek i powiedział, że to jest nasz zespół. Bo ja już się tak jakoś zafiksowałem na tych odmianach, że to jest... Jezus. Bo my sobie obiecaliśmy, nie zaśpiewamy piosenek. Ale to nie jest nasza. A, no, aha. Które wykonujemy, nie? Kwiat jabłoni, ja an. Jest to piosenka o jabolu. Kwiat jabłoni. Dla tych, którzy nie wiedzą. Trasz Budda. Oryginalnie Trasz Budda. Hit the dance floor, not all I need. And I don't got cash, but I got you, baby. Da 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 bees to have fun tonight. I love chips, yeah. I kissed the girl, I like it. I kissed the girl just to try it. To jest piosenka mojego wyjazdu integracyjnego w pierwszej liceum. Ha. Znaczy, słuchaliśmy jej dużo po prostu, ona leciała cały czas w radiu wtedy. A to i tak lepsza, bo moja piosenka wyjazdu integracyjnego w pierwszej klasie liceum to jest Wieje sandałem z masłem, mama ja nie gram, bo naprawdę, to poznałem. Co mieli psa. Tak, to jest bardzo dobre. Tak. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, and call me maybe. Call Me Baby, wykonawcy, który się nazywa... To na pewno kobieta śpiewa. Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Tu cichosza, tam cichosza, roburo, brzydko i zima. Grzegorz Turnał. Kurczę. Chłopak. Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, jest taka na przykład. Może być, tak. Ja mam ze słowem boy, ale to nie. Nie? To nie, nie. Może być boy. Na przykład jest piosenka Graceland, Paula Simona. Poor boys and pilgrims with their families, and we are going to Graceland. I'm going to Graceland, the Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Tak. No. Ale też fajne, że chłopak z gitarą to też jest taka piosenka.
help. Help! I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone. Help! We are family. Check it out. No i tak dalej. Jeden jest rytm. Jeden jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem. Nasyć się dzisiaj za trzech, bo raz tylko dany ci czas. I ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ułoży, stoi, więc żyj na huśtawce, żyj. Już się bałem, że nie będzie tego słowa tam w refrenie. Odgadnięty? Niemożliwe to jest. Nie! Ojejku, no fajnie. To? Gratuluję. Gratuluję. No, bo wygraliśmy. Tak, ja miałam 13, Kasia miała jedna, ale super, super ci poszło, Kasia. Dzięki, Jacek. Wreszcie czymś byłeś lepszy ode mnie. Bardzo chcielibyśmy podziękować El za zaproszenie do tej wspaniałej zabawy. Tak, ja się bałem, że będzie 1000 razy gorzej. Dzisiaj się czułem jak przed słuchawką na studiach, jak tutaj przyszliśmy. Ale zdaliśmy chyba 14 na 15, tak, to jest zdane. To jest zdane i bardzo się cieszymy, to wyszło ponad nasze oczekiwania.